Dobry, witam bardzo, bardzo serdecznie wszystkich miłośników pięknych wani, a szczególnie tych, którzy lubią serię zdobyczową, która, jak przypominam, już praktycznie się kończy. Teraz pokazuję tylko to, co już dotarło do mnie jakiś czas temu. No i czekało na swoją kolej. Nie wiem, od czego to zależy, od weny, od jakichś czynników gdzieś tam wyżej, że po prostu jedne filmy zdobyczowe są robione od razu, inne trochę później. A to jest taka paczka, która mam nadzieję, że za długo nie czekała. A jest to dużo ciekawostek, nie tylko perfumowych, ale też lawendowych. Yves Rocher, moja ulubiona linia perfum męskich. Nawet cebulki do posadzenia. Duża ciekawostka, kochani. No to jest rarytas. To jest woda, którą zrobiła firma, która nie robi perfum, tylko batoniki, między innymi Lyons batoniki. Jest taka woda. Dobrze, może tu będzie lepiej widać niż na Instagramie, gdzie pokazywałam na takim tle, że właściwie wyglądało to na taki dość ciemny flakon. Czy może tak? Le Lyon. No tu jest taki, tu było w środku. Właśnie, bo to warto pokazać. Zobaczcie, jak ładnie flakonik był zabezpieczony. Dwa punkciki tutaj, to miejsce, żeby wyjąć. Flakonik, tu jest informacja. To nie wszystko. Tu jest jeszcze. No to jest duża ciekawostka. Świetna rzecz. Batonik Mars, twoja osobowość magnetyczna, twoje myśli wyjątkowy. We zapach, który porywa, twój zapach. Poznaj perfumy zainspirowane płatkami śniadaniowymi. Zapach czekolady i karmelu z nutą aksamitnego mleka. Poczuj i żyj w stylu Le Lyon. Lyon. Stylu Lyon. Powiem szczerze, znakomita rzecz. Może zrobię jeszcze osobny film po prostu o tym. Pewnie się trochę powtórzę, ale... Trochę kartoników. Skandal. Guess. Co tam jeszcze? Trochę próbeczek. Jeszcze tego nie wąchałam, ale wypróbuję. Tutaj ciekawostka, słuchajcie. Świeczka. Tak zapakowana. No ale oczywiście lawendowa. Dalej jesteśmy w klimatach lawendowych. Mam kilka kolekcji mydełek Yard Lea lawendowych. Prêt-à-porter, kochani, ponad dwie dekady na rynku. Moim zdaniem, jak lubiliście, to się zaopatrzcie, bo coś mi się wydaje, że tak ostatnio się w dobrej cenie pojawiło, że może zniknąć. Nie wiem, no pytajcie, sprawdzajcie. Obsession Night, Mugler Cologne. To są perfumy, perfumetka, które mnie naprawdę zaskoczyły i totalnie rozczarowały. Miałam kiedyś próbeczkę, teraz uważam, że są piękne. A człowiek niestety do niektórych woni musi dojrzeć. Akord koloński. To miało być perfum o zapachu mydełka. Pamiętam dosie prasowe tych perfum. Dostałam wraz z próbką zaraz po premierze. No to jakby opis był urzekający. Natomiast sam zapach irytował mnie swoją zwyczajnością. A teraz doceniam zwyczajność. No człowiek dojrzewa. Opakowanie po perfumach Louis Vuitton. No to jest teraz droga, zacna i kochana przez wszystkich marka. Perfumy dla nich robi Jacques Cavallet Belletrude. No wielki perfumierz. Także, no, jeszcze nie wąchałam, przyznam się szczerze. Będę miała okazję, to powącham. Ale w tych wszystkich sklepach bardzo, bardzo drogi jest taka koturnowa atmosfera i jakoś źle się czuję, przyznaję. Attraction Avon. Przecudny flakon Versace Eros. No, na bogato i naprawdę solidnie zrobiona rzecz. Ładny, bardzo ładny. No i może, żeby zamknąć temat perfum, to jeszcze Wam pokażę miniaturkę perfum, które są nowością, weszły do perfumerii całkiem niedawno. Męskie perfumy Skandal. Mamy damską edycję mega słodkiego zapachu Skandal i te też są słodkie, ale ta słodycz jest przełamana. Czym? No, już nie lawendą, bo to by nam z tego wyszedł Le Mal, czyli ten marynarzyk, ale lawenda została zastąpiona szałwią. Szałwia plus karmel, w mojej opinii. To jest taki duet. I pachnie słodyczą bardzo długo, ale po kilku godzinach, bo już tutaj testuję na dłoni, zostaje już taki właśnie nie słodki, tylko taki
ziołowy, aromatyczny, silny, męski, dominujący zapach. Myślę, że ciekawe spojrzenie na męskie perfumy. Chyba jedne z lepszych. Kto ogląda moje filmy, ten wie, że nie jestem fanem słodziaczków, ale ten wydaje się ciekawy. Właśnie dlatego, że ten słodziak jest przez pewien czas, a potem pozostaje taki męski prawie akord jak fużer, bo szałwia stanowi ten akord. No i miało być jeszcze rzeczy lawendowe, więc kolejne mydełko tych lawendowych mam wiele. Będę testować, a jakże. A nawet jaśminowe, słuchajcie, Yardley zrobił. Tak jest. To jest taka nawet nazwa. Perły jaśminowe? Aż mnie korci, żeby to otworzyć i powąchać. Ja chyba tak zrobię. Zmasakruję. Uszkodzę pudełko. Trudno. No ładny jaśminowiec. Pachnie troszeczkę właśnie ala jaśminowiec. Troszeczkę jak jaśmin. Ale na rysunku mamy ten prawdziwy jaśmin. Takie drobne kwiaty. Piękna rzecz. Słuchajcie, mydło lawendowe. Zobaczcie, jakie duże. 300 gramów. A, jest tutaj lawandy. No, mydła lawendowe są bardzo lubiane, popularne. Tutaj ciekawostka, słuchajcie. Żel do rąk. Balsam do rąk. Lawendowo-lilakowy. No to zupełnie jakby z mojej bajki, bo te dwa zapachy u mnie rządzą. Tutaj muszę tak spróbować go używać. I tu ładnie ta lawenda taka, o której ja często mówię, że ma to takie oblicze sklepowo-świeczkowe. Tu jest ładnie przełamana właśnie tym bzem, ale tu mi trochę czuć jeszcze ten skandal. No to może powiem wam, że to przecudnie wygląda. Coś strasznie, strasznie słodkiego. Może tutaj. Ładny, ładny i ciekawy pomysł na to, żeby te dwie nuty połączyć. Taki. Coś ładnego, pięknego, słuchajcie. Uwielbiam te takie klimaty. Retro. I kolejna rzecz, lawenda. Tym razem z rumiankiem. No też prześliczny kolor. W ten sposób znowu powącham, bo... No jeszcze inne oblicze lawendy. Tych oblicz lawendy w kosmetykach do pielęgnacji jest tak dużo, że jest co rozpracowywać, delektować, poznawać, kręcić nosem albo się zachwycać. Kolejny lawendowy produkt do pielęgnacji. Lawendowe mydło. To jest chyba jakby jakiś bliźniak do tego. Savon Auberial. Czy to będzie to Studio Savon? Nie, to pewnie jest taka kostka dość typowa. Z Izraela. No to dopiero. No cóż, może w Izraelu też jest uprawiany. No zaraz zobaczymy. Nie, tam jest mapa Francji. Tu jest ta lawenda taka świeczkowa, ale ja lubię ten zapach. No wiem, że są tacy, którzy tego nie lubią, to uprzedzam. Moim zdaniem właśnie to jest taka opowieść o lawendzie. No i to jest mydło do rąk. Och, wspaniale to wygląda, powiem. Coś pięknego. Można naprawdę dawać na prezent. Ale mi chyba trudno by się było rozstać z czymś takim. Śliczny. Prześliczny. Także bardzo, bardzo serdecznie dziękuję za pamięć. No była to dla mnie przygoda lawendowa tym razem. To naprawdę całkiem spora. Jeszcze będzie bardzo długo, bo ja będę tego używać, testować. Jest mi niezmiernie miło. Jeszcze raz Wojtkowi dziękuję. A wam życzę wszystkiego pachnącego. A jeśli coś ostatnio kupowaliście lawendowego albo któryś z tych produktów, które pokazywałam, widzieliście, znacie, używaliście, możecie coś skorygować, coś rozszerzyć, będę wdzięczna za komentarze i opinie. Wszystkiego pachnącego, pa, pa.